Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni smakowitej. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną sałatkę z makaronem, szparagami, suszonymi pomidorami i serkiem mozzarella. Wszystko to przyprawione wspaniałym, domowym pesto z bazylii. Bardzo Was zachęcam do jej zrobienia i zapraszam do oglądania filmiku. Do sałatki zużyję makaron typu muszelki. Tutaj przygotowałam sobie pół paczki makaronu, czyli 225 g. Około 300 g szparagów. Resztę składników podaję Wam ilości orientacyjne. Możecie je sobie zwiększyć albo zmniejszyć w zależności od gustu. Tutaj mam 150 g serka mozzarella. Może to być jedna taka duża kulka serowa pokrojona w kostkę lub małe kuleczki, tak jak ja tutaj mam. Dwie łyżki oliwy z oliwek. Kilka suszonych pomidorów. Tak jak wspomniałam, ilość opcjonalna. Sól i pieprz do smaku. Oraz pesto z bazylii, tak około 2 łyżek. Dodać możecie oczywiście mniej lub więcej, według uznania. Pesto jak najbardziej może być dokupne ze słoiczka. Ja bardzo Was jednak zachęcam do zrobienia pesta samemu. Jest dużo zdrowsze i tańsze. A przepis na takie pesto zostawię Wam tutaj gdzieś w linku u góry. Sałatkę rozpocznę od ugotowania makaronu. Wrzucam go do gorącej, osolonej wody i gotuję według instrukcji na opakowaniu. W czasie, kiedy gotuje mi się makaron, przygotowuję sobie szparagi. Pozbyję się tych zdrewniałych, zwłókniałych końcówek. Do zrobienia wywaru. Przygotowane szparagi pokroję sobie na mniejsze kawałki. Szparagi przełożyłam do naczynia żarownego. Poleję je teraz oliwą z oliwek. Przyprawiam solą i pieprzem. Następnie wkładam do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni Celsjusza na 10 minut. Suszone pomidory pokroję na mniejsze kawałeczki. Odstydzony i ostudzony makaron przełożyłam do miski. Dodam do niego teraz w następnym filmiku. Pa!